I na samym początku Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin otrzymaliśmy bardzo ważną informację, a mianowicie, że głos można sklonować i wykorzystać go do różnych rzeczy, na przykład do wabienia animatroników, albo do wabienia ludzi do opuszczonej, groźnej restauracji. Powiedz mi, drodzy, jestem Dizzy Sowski i witam was w kolejnym odcinku Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z serii. Dzisiaj wpadniemy sobie tutaj jeszcze raz, żeby odblokować nowe endingi, z czego dwa odkryłem tak naprawdę przypadkiem w pierwszy dzień. Jeden ma związek z tymi kamerami, które już widzieliście. Drugi oznacza, że nie będziemy do końca słuchali Grzegorza albo po prostu kogoś, kto go naśladuje w trakcie ucieczki. Niestety ten ending mam już zaspoilerowany kompletnie, ponieważ jak robiłem miniaturkę, robiłem ujęcia naszemu mimikowi, to okazało się, że pójdę w inną stronę, nie? I się okazało, wszystko się wyjaśniło. Ten ending, mimo że jest bardzo prosty, to jest mało dla mnie zrozumiałe. Oczywiście tutaj widać, że zostajemy na samym początku fory w grze, dlatego chciałem przystopować i właśnie wam to pokazać. Nie musimy się jakoś bardzo spieszyć, tamten kolor fioletowy wystarczająco podpowiada nam, że by nie iść w tamtym kierunku, więc to nie jest jeszcze miejsce, do którego powinniśmy teoretycznie dotrzeć, ale nie ma go za nami, nie? On kłamie cały czas, jest tuż za nami, ale go nie ma. Tam jest oczywiście miejsce, do którego moglibyśmy pójść, gdybyśmy czuli taką potrzebę. Ja już go nawet zdążyłem raz wyminąć. Tutaj na przykład mamy miejsce, w którym możemy spróbować, ale się akurat tutaj nie udało. Tu się później pojawia pytanie, no dobra, ale dlaczego nas doprowadza do windy, która zjeżdża jeszcze niżej? Na to pytanie raczej odpowiedzą nam dopiero pewnie w kolejnych DLC albo w kolejnych produkcjach Five Nights at Freddy's, ponieważ to akurat jest istotna kwestia. Bo może na dole jest jeszcze coś, co jest skrywane, jak na przykład animatroniki rozsiane po całej grze. Ale uwaga, jesteśmy prawie, jesteśmy już na miejscu. Tego się praktycznie nikt nie spodziewał. I od razu przechodzimy do endingu rodem właśnie z Five Nights at Freddy's Security Breach. Mamy na sam koniec planszę z zadowolonym Gregorym, z Helpim i Vanessą oraz balonikami, które wiadomo pewnie albo będą symbolizowały dzieci, albo nie wiadomo co. Zawsze można tutaj dorobić kolejną teorię do tego, ale to jest najdziwniejsze w tym wszystkim. Czemu coś tak losowego się pojawiło w tym miejscu? I dlaczego jest muzyka z Daker? Czy to oznacza, że w Daker coś ominęliśmy? Coś tam mogło jeszcze być? Tutaj tak naprawdę wszystko zależy od osób, które grzebią w plikach gry plik po pliku. Dzięki temu będziemy mogli może w przyszłości poznać prawdę. Może gra nie została w pełni wydana. Może twórcy nie chcieli znowu przesuwać premiery. Ale, tak jak mówiłem, no o takich rzeczach się raczej przekonamy w czasie. Jeżeli chodzi o kolejny ukryty ending, to jeszcze sobie go nie spoilerowałem, na szczęście. Ale wiem, że w pierwszy dzień ponoć już do niego ludzie dotarli jakimś cudem. Nie wiem w ogóle jakim. Mamy ukryte kamery. I one są w różnych chapterach. I tak jak wam mówiłem wcześniej, wszystko co jest w grze jest współdzielone w pewnym sensie. Nie było tego efektu wcześniej słyszanego. Nie wszystkie kolekcjonerki niestety znalazłem do tej pory. Jeżeli chodzi o kamerę w chapterze 7, ją już mamy, bo ona została odkryta przeze mnie na odcinku. I gdzie są kolejne? Kolejna na pewno jest w jedynce, więc zaraz się tam udamy i od razu wam to pokażę. A, i było pytanie, czy można umrzeć. Często. Nie, nie można. Nie można, to nie jest prawdziwy ending. I słynny Blob oczywiście przy okazji również po drodze musiał się pojawić. I mamy naszą pierwszą kamerę, która właśnie była w tym wszystkim bardzo istotna, ponieważ tutaj na samym początku otrzymaliśmy od razu możliwość otwarcia drzwi. Dlatego od razu przechodzimy do kolejnego chaptera, ponieważ tak jak mówiłem, wszystko się tutaj zapisuje w pewnym sensie. Kolejny chapter to jest chapter 3, później mamy jeszcze tylko 5. I jest kamera, o którą nam chodziło. Kolejne drzwi zostały otwarte. Zostanie nam teraz już tylko jeden chapter. I jak oddalimy, to mamy kolejne otwarte drzwi w tym miejscu. Akurat tutaj się tego najmniej spodziewałem ze wszystkich tych lokacji. Ale ta śmierć oznacza, że możemy wyjść do menu głównego i prawdopodobnie ending mamy już gotowy, więc sprawdźmy to, czy wszystko działa. Bo będziemy mogli przejść przez te drzwi w końcu. Dobra, mamy drzwi, tylko jedno otwarte. No to nie,
fajnie. I teraz sprawdzimy, czy faktycznie ten ending działa, bo musiałem to wszystko przejść jeszcze raz i zaliczyć save'a, więc jeżeli robicie te kamerki, to pamiętajcie, że musi pojawić się znak save'a, bo inaczej to wszystko pójdzie na marne. Jeżeli komuś się udało to zrobić w trakcie normalnego gameplaya, no to wtedy to nie ma żadnego problemu, ale co to jest? Okej, to się już na samym początku różni, tak jakby sam jego strój jest inny. Ale nawet nas nie goni na ten moment, więc w sumie spoko. Tego się nie spodziewałem. Ale dalej pozostaje kwestia tych robocików i nawet jak gadaliśmy na Discordzie, to nikt jeszcze w sumie nie wpadł na to, co te robociki mogą zrobić. Te takie, wiecie, które możemy dezaktywować. Ich jest na tyle dużo, są w ukrytych miejscach, że nie wiadomo, czy faktycznie będzie to miało znaczenie, ale mamy tutaj zagracone przejście. Także ktoś, kto zrobił te kamery, nigdy mógł nie zobaczyć tego endingu na własne oczy. O! Nie? A, tu jest guzik. Przecież to jest guzik przez chwilę. Ale możemy sobie posiedzieć, nic się nie dzieje. Jest spoko. Jest bardzo spokojnie. No dobra, klikniemy go sobie już, bo tak naprawdę tyle czasu musiałem poświęcić, żeby odblokować te kamery jeszcze raz, że to jest poezja. Jest Jon, jest główny bohater. Scooping Room jednak jest w tej grze. W pierwszym albo w drugim odcinku o tym mówiłem. Żebyśmy nie trafili do Scooping Roomu, a jednak okazuje się, że trafienie tutaj było wręcz wymagane. Więc... czy to jest najlepszy ending? Teoretycznie. Teoretycznie tak, no bo... nie ma kto nas śledzić, Gregory nic nie musi robić. Pozostaje jeszcze kwestia takiego endingu, którego w ogóle się nie spodziewałem, nie wiedziałem, że istnieje, nie wiedziałem w ogóle w jaki sposób ktoś to zrobił, ale później się skapnąłem, przecież my na początku nie zeskakujemy kompletnie z tych pudeł, bo zresztą zaraz wam to wytłumaczę, bo normalnie gdy wypadamy gdzieś poza mapę w Security Bridge Ruin, to gra się kończy, dostajemy game over, ale to jest prawdopodobnie jedyny przypadek, w którym dostajemy ending ukryty. Ale czy tak faktycznie jest? Zaraz się przekonamy, bo jeszcze tego nie sprawdziłem i nie wiem, czy to nie jest fake, ale tak mi już ludzie pisali w komentarzach, że można się cofnąć i zaraz to zweryfikujemy, jak to wygląda. W razie czego mam też specjalną konsolkę, żeby tam doskoczyć, jeżeli mi się nie uda i to sprawdzimy. Przy okazji jeszcze zobaczymy sobie jednego z moich dawnych przyjaciół animatronikowych. Nie no, ewidentnie, no, ewidentnie tam ciężko jest wskoczyć. Użyjmy flying mode w taki sposób. I spróbujmy tam wrócić. Nie no, widzi, to ewidentnie coś mi się wydaje, że... że... no tam się nie da wejść. A, zapomniałem, musimy oczywiście kolizję całkowicie wyłączyć. No i spróbujemy zeskoczyć na przykład tutaj, żeby nic nie włączać. Nie no, no wywaliło mnie chyba z powrotem. No to spróbujemy jeszcze raz. Bo tak naprawdę, jak widzicie, po tej stronie nic nie ma, poza drzewami jest takie normalne wejście, więc no nie sugerowałbym się tym, że tutaj może być jakiś normalny ending. Szczególnie, że no nic tutaj dla nas nie przygotowano, poza zwykłymi schodami z rusztowania. No ale co, da się tutaj zejść? Da się zejść? Są dźwięki. I... w takim razie coś tutaj jest? Nie! No... nie działa mi ten ending. No bo patrzcie, ja mam włączoną teraz kolizję i tu się skoczyć nie da. Dopiero po wyłączeniu całkowitej kolizji można coś tutaj zrobić. Można nawet zejść sobie tutaj bez żadnego problemu, no chyba, że gdzieś tutaj jest ten ending ukryty, no bo ja go nie sprawdzałem, tak jak mówię. Sugeruje się tylko komentarzami tu i na Discordzie, więc nie wiem, czy to jest właśnie to, no chyba, że na tej platformie tutaj to będzie. Nie wiem, napiszcie mi w komentarzach, czy ja tutaj coś zrobiłem źle, to sobie to po prostu na jakimś live streamie jeszcze obczaję, jak będziemy robić jakiś, wiecie, speedrun. Nie no, to ewidentnie jak tu spadamy i koniec. Ale czy coś by się zmieniło, gdybyśmy w tym miejscu na przykład użyli maski Vani? Bo możemy sobie ją i wszystko inne tutaj odpalić. Mam taką nadzieję przynajmniej. Włączmy latanie.
Nie. Nie możemy nawet zdjąć maski teraz. Nawet nie wiem, gdzie do końca jestem. Wiecie, co wygląda na to, że chyba... Nie wiem, w jaki sposób zostało to programowo stworzone. Czy to jest tak, że nas to teleportuje automatycznie do innego świata? Chyba coś bardziej w tym rodzaju. Więc jeżeli to nie było zaprogramowane w tym miejscu, to znaczy, że tutaj tego nie ma. I to jest bardzo ciekawe. Ale chodźmy do chaptera 5. Aha, to w taki sposób zostało stworzone. Dobra, czyli to jest tak jak mówiłem, że to są dwa oddzielne światy, jeden nad drugim i jeżeli jeden działa, to się do niego po prostu przenosimy. Dlatego nie mamy się do czego przenieść w pierwszym chapterze, bo tego świata po prostu najprawdopodobniej nie ma. Tam jeszcze coś w oddali zostawili. Pewnie jakieś asety niewykorzystane. Chciałem zweryfikować jedną rzecz, bo tu się świeci, ale nic nie ma. Jednak tu, gdzie się świeci, z niewiadomych względów nic nie miga. I to jest pytanie, czy oni zostawili to po to, żebyśmy te sekrety zobaczyli? Bo tak jak nam sama gra pokazuje, że witamy w debug menu, czemu to zostawiliśmy w grze, ponieważ poczuliśmy, że to trzeba zostawić. I pewnie to chodzi o to, żebyśmy sobie popatrzyli na różne sekrety. I tego jako tako się rozwalić nie da. Jednak możemy tutaj znaleźć pewną osóbkę. A raczej... kogoś. Kogo dawno nie widzieliśmy. I niestety... O! Myślałem, że coś da się zrobić. I... nawet jak jesteśmy tutaj właśnie w tym świecie, to wygląda na to, że możemy dezaktywować wszystkie te roboty. I to jest dla mnie cały czas zagadka, o co z robotami chodzi, dlaczego możemy coś z nimi zrobić i co to za kolejne później przejścia nam robią, bo teoretycznie tutaj można wyjść, nie? Teoretycznie może przygotowali nam jakieś wyjście, nawet się nie da tędy przejść, także no wszystko tutaj jest przygotowane jak pod zwykły gameplay, nie? I z nieznanych powodów tego nie dodano. Może to jeszcze dodadzą. Tylko to jest o dziwo znajdźka, nawet tutaj, którą można znaleźć tylko, kiedy się zdebaguje grę. I dlaczego to jest? So cute. I tyle. Czyli nie wszystkie znajdźki można było znaleźć bez użycia konsoli, no bo inaczej się tutaj wejść nie da. Bo jak widzicie, kiedy przechodzimy sobie tędy, to nie jest struktura, po której da się przejść. Nawet bez maski przejść się nie da i nie mamy czym tego nawet usunąć. Także... To jest akurat zagadka jeszcze do rozwiązania. W alternatywnej rzeczywistości, w tym AR, jeżeli wejdziemy, to właśnie otrzymujemy nie do końca cutscenkę, ale na suficie pokazuje się Pan Słoneczko, którego mamy w minigierce, której oczywiście odpalić już tutaj nie możemy, ale jest to chyba tylko takie wspomnienie i nic więcej, bo nawet jak zajrzymy tam lekko pod tekstury, to nic się tam raczej nie znajdzie, z czym mnie straszą w takich momentach jak ten. Ale to jest chyba na razie wszystko w tej grze. Mam nadzieję, że uda się w jakiś sposób odblokować niektóre minigierki. Na razie was jednak żegnam, nie będę wam przedłużał tego czasu jeszcze bardziej. Widzimy się kolejnym razem, mam nadzieję, że jeszcze właśnie w Security Breach. Do zobaczenia i cześć!